W życiu właściwie masz do podjęcia jedną zasadniczą decyzję. Dobro czy zło? Posłuszeństwo, nieposłuszeństwo? Życie z Bogiem, życie z szatanem? Ale jedno z tych ujęć tego problemu jest mądrość czy głupota? I dzisiaj zobaczymy, co Salomon napisał na temat mądrości i czy ta mądrość tyczy się do Chrystusa, czy jest po prostu zwykłą personifikacją pewnej cechy charakteru Boga. Zapraszam. W ósmym rozdziale Księgi Przysłów czytamy na temat mądrości i pytanie, czy ta mądrość tam odnosi się do Chrystusa. Ale przy okazji przestudujemy sobie właśnie ten fragment w otoczeniu również podobnych fragmentów. I wchodzimy prosto do Biblii. Przypowieści ósmy rozdział 22 do 24. Pan posiadł mnie na początku swej drogi. Przed swymi dziełami. Przed wszystkimi czasy. Przed wiekami zostałam ustanowiona od początku, zanim powstała ziemia. Gdy jeszcze nie było głębin, zostałam zrodzona, kiedy jeszcze nie było źródeł obficujących wody. I interpretatorzy wczesnochrześcijańscy utożsamili tutaj tę mądrość z Chrystusem przed jego inkarnacją, ale właśnie może jest to tylko zwykła personifikacja, uosobienia. Zastanówmy się trochę nad tym. Nie tylko w ósmym rozdziale czytamy na temat właśnie mądrości, czytamy również wcześniej, w zasadzie już w pierwszym rozdziale, w dwudziestym wersecie czytamy na ten, temat, na ten temat, gdzie są takie słowa. Mądrość woła na dworze, podnosi swój głos na ulicach. I dalej już w trzecim rozdziale, czytamy w wersety piętnasty i 17, jest droższa nad perły i żadna rzecz, której pragniesz, nie dorówna jej. Jej drogi są drogami rozkoszy i wszystkie jej ścieżki spokojne. I w rozdziale siódmym czytamy, że jest nazwana siostrą. Zwróć uwagę, w przypowieści 7,4. Mów do mądrości, jesteś moją siostrą, a roztropność nazywaj przyjaciółką. W rozdziale ósmym mądrość mieszka wraz z rozwagą. I zobacz, to jest przypowieści 8,12. Ja mądrość... Mieszkam z rozwagą i odkrywam wiedzę roztropności. Czy zatem ta rozwaga, czy jak wcześniej roztropność, która jest ma być przyjaciółką, czy to są kolejne uosobienia? Czy może jakieś inne postacie niebiańskie stoją, stoją za nimi? Podobnie o mądrości czytamy w rozdziale dziewiątym przypowieści Salomona i to są wersety od 1 do 5. I jest tam ona przeciwstawiona głupocie. I na przykład w wersecie trzynastym, ale tutaj trzeba użyć tłumaczenia trochę innego niż zwykle używam, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej, ponieważ wszystkie inne tłumaczenia inaczej oddają ten werset i myślę, że bardziej prawidłowo, bardziej dosłownie. I tutaj tak, są tutaj takie słowa. Przypowieści 9.13. Pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Czyli tutaj mamy znowu, że ta mądrość, Pa, kobieta y, mądrość jest przeciwstawiona pani głupocia. Y, I właśnie można zauważyć, że w rozdziale dziewiątym jest bardzo duży paralelizm między tymi dwiema paniami. To znaczy, obie mają dom w najwyższym punkcie miasta. I zobacz, to jest werset trzeci kontra, werset 14. Werset trzeci. Rozesłała swoje służące, woła na szczytach najwyższych miejsc miasta. To jest mądrość. W wersecie 14 siedzi u drzwi swojego domu, na krześle, na wysokich miejscach w mieście. Znowu, głupota jest wyniesiona na wysokie miejsca w mieście. Kolejna rzecz, która jest tutaj paralelna między panią głupotą i panią mądrość, jest to, że obie zapraszają do swojego domu. Werset czwarty kontra werset czternasty. Werset czwarty. Ktokolwiek jest prostym, niech wstąpi, a do nierozumnego mówi i tak dalej, pewne rzeczy mówi. Werset szesnasty. Ktokolwiek jest prosty, to mówi pani głupota, niech wstąpi, a do rozumnego, nie nierozumnego mówi. No i znowu mamy tutaj yy, w sumie dosłownie ten sam werset, yy, te same rzeczy mówi pani mądrość i pani głupota. I kolejna rzecz, paralelna, która jest. Obie oferują pokarm i wodę. Teraz werset piąty, kontra werset siedemnasty. Chodźcie, jedźcie mój chleb i pijcie wino, które zmieszałam. I werset 17. Kradzione wody, wody są słodkie, a chleb jedzony pokątnie smaczne. Kolejny paralelizm jest taki, że obie oferują więcej niż posiłek. I to jest werset 11. Bo dzięki mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia. Dzięki mądrości przedłużą się lata. Twojego życia. Ale werset 18 mówi w ten sposób. Pani głupota. Ale on nie wie, że tam są umarli. Że jej rozproszeni są w głębinach piekła. Czyli różnią się ofertą. Jedna daje życie, druga daje śmierć. I to jest zasadnicza, w sumie jedyna różnica tej, w tym, w tym fragmencie. Obie wyglądają bardzo podobnie. To są dwie drogi życia, które możesz wybrać. Jedna droga życia, Dać ci właśnie radość, szczęście, spełnienie, pokój i życie, a druga zaprowadzi cię prosto do grobu. I one, w tym wypadku, nie możemy powiedzieć, że oznaczają bezpośrednio jakieś rzeczywiste osoby. Myślę, że to jest jasne, jak się czyta ten fragment, że absolutnie one nie dotyczą rzeczywistej osoby. Teraz w, przypowieści, w przypowieściach w rozdziale ós, ósmym Właśnie ta mądrość jest opisana jakby była kobietą To właśnie w ten sposób to wygląda I jest ona nazwana Bożą Mistrzyni Radość, Radość i Wychowanka I zobacz werset 30 w przypowieści ósmego rozdziału Byłam wtedy przy nim jak wychowanka I byłam jego radością każdego dnia Ciesząc się zawsze przed nim Czyli w mądrość stwarzała świat Była przy stworzeniu świata i jest tutaj widać, że jest bardzo ścisły związek między Bogiem a mądrością. Ona była jego wychowanką, była radością każdego dnia, czyli radość była, mądrość była radością Bożą każdego dnia. W wersecie 22 przy powieści 8 rozdziału czytamy: Pan posiadł mnie na początku swej drogi, przed swymi dziełami, przed wszystkimi czasy. I tutaj słowo posiąść może oś, oś, oznaczać posiadanie z racji zrodzenia może. I tutaj można za przykład dać Księgę Rodzaju 4.1. Jednak no warto, żebyśmy zobaczyli głębiej, bo to zobaczyli dalej. Następny werset, on trochę więcej wyjaśni. Przed wiekami zostałam ustanowiona od początku, zanim powstała Ziemia. No i teraz tutaj mamy słowo ustanowiona. I to słowo ustanowiona jest hebrajskim słowem nasak. Jest ono właśnie tak przetłumaczone, ale ono wskazuje na charakter ciągły, czyli mądrość ciągle jakby powstaje w Bogu. Ona jest ciągle jakby ustanawiana. Od początku byłam ustanawiana. I to jest dużo lepsze, myślę, do, lepiej oddaje to, czyli ten oryginał, jak, jak zobaczymy, lepiej oddaje właśnie to, jaka jest rola mądrości w Bogu. Jest ona jego nieodłączną częścią. Możemy tutaj wywnioskować, i ona jakby ciągle była. Tworzona, czyli Bóg jest autorem mądrości. Okay? W wersycie 24, przypowieści 8 rozdział. Gdy jeszcze nie było głębin, zostałam zrodzona. Kiedy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody. I tutaj ona jest przedstawiona, ta mądrość, tak jakby była zrodzona, choć zawsze była częścią Boga. Nie? I, bo ona zawsze, właśnie jako część Boga, by, bo ona była zawsze częścią Boga, zanim Bóg zaczął coś stwarzać. Ale w momencie jak zaczął stwarzać, ona jakby narodziła się na świecie. W świecie, który, który nas otacza, ona jakby wtedy została zrodzona dla nas z naszej perspektywy. W przepowie drugim rozdziale, w wersecie szóstym czytamy, że Pan bowiem daje mądrość, z jego ust pochodzi wiedza i rozum. Czyli mądrość jest pewną istotą Boga, jest częścią, a nie kimś odrębnym. Ponieważ Bóg daje mądrość. Jego ust wychodzi wiedza i rozum. Tutaj mamy paralelne jakby stwierdzenie. Bóg daje mądrość w jaki sposób? W taki sposób, że z jego ust, z ust Bożych wychodzi wiedza i rozum. Czyli mądrość jest, musi być pewną częścią. Nie czymś odrębnym. Częścią Boga. I w pierwszych wiekach był ten fragment jednym z najpopularniejszych fragmentów Starego Testamentu, ponieważ ojcowie Kościoła odnosili to do Chrystusa jednak myślę, że widzimy, że w tej księdze w tej księdze mądrość jest cechą Boga a nie jakąś osobną istotą jest tutaj oczywiście użyty zabieg personifikacji, uosobienia ale widzimy również, że jest ona cechą Bogą, Boga więc jest małe prawdopodobieństwo, że właśnie w rozdziale 8, 22-31 odnosi się to do Chrystusa przed Jego inkarnacją chociaż w Nowym Testamencie yy, mamy pewne nawiązania do Chrystusa jako Bożej mądrości i zobacz teraz I Koryntian 1 Koryntian 1,24 lecz dla tych którzy są powołani zarówno dla Żydów jak i Greków głosimy Chrystusa moc Bożą i mądrość Bożą czyli Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą ale w jaki sposób czy on jest jakimś yy, no, samą cechą charakteru Boga no nie Chrystus wiemy, że jest, był w, pewnym, jest w pewnym sensie o, osobną istotą. On nie jest tożsamy z Bogiem Ojcem, ponieważ rozmawiali ze sobą. Yy, I no, wie, mówi, że ojciec jest w Niebie, kiedy on tutaj był na miejscu, więc to nie jest. To są, to są dwa osobne jakby byty, można by powiedzieć. Czyli tutaj mądrość jest bardziej objawiona w Jezusie. Tak należy to rozumieć. Ta mądrość boża jest objawiona w Jezusie. On sam jest mądrością Bożą w ten sposób właśnie. I tutaj mądrość nie jest spersonifikowaną cechą Boga, ale samym Bogiem objawionym w ciele w tym fragmencie. W pierwszym Koryntian 27 czytamy, lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami przeznaczył ku naszej chwale. Tak, i y, teraz werset 30, pierwszego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem i odkupieniem. Y, jak przyjmujemy mądrość Bożą? Gdy jesteśmy, podporządkowujemy się Bogu, gdy pod, jesteśmy podporządkowani Bogu, kiedy Go zaczynamy słuchać w ten sposób. Przyjmujemy mądrość bo Bożą. I to jest ciekawe, bo to jest napisane, że ta mądrość, mądrość Boża, ona się objawiła w Chrystusie. Ona była zakryta przed wiekami, ale Bóg przeznaczył ją ku naszej chwale i ona się objawiła w Chrystusie. To znaczy, że mądrość rozumiana w takich, w, 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 w można, w, biblijnych, w biblijny sposób, to nie jest mądrość do rozwiązywania Jakichś zadań matematycznych? Nie. Ta mądrość, kwintesencja tej mądrości objawiła się w Chrystusie. On się stał dla nas mądrością Boga. Czyli możemy stwierdzić, że uosobienia cecha, Bo cecha właśnie Boża, ta mądrość w Starym Testamencie wskazuje proroczo na mądrość ucieleśnioną Boga. To nie znaczy, że wtedy Salomon pisał ym, jakoś, że dostał wizję i w ten sposób. Nie. On pisał, co pisał, co uważał, że I, i użył po prostu personifikacji do opisania dwóch dróg w życiu: mądrości i głupoty. Mądrość da ci życie, da ci szczęście, da ci pokój. Głupota zaprowadzi cię prosto do grobu, a dodatkowo spędzisz ten życie w, w cierpieniach, w cierpieniach i hańbie, wyszydzaniu. Ale tutaj mamy ciekawą rzecz w Nowym Testamencie, że bez Jezusa nie zdobędziesz mądrości, ponieważ on jest tym ucieleśnieniem Bożej Mądrości. I co ciekawe, właśnie wcielenie, życie i śmierć Jezusa jest najwyższym wyrazem tej właśnie mądrości. I to jest warto, żebyś się nad tym zastanowił. Chcesz być mądry? Przyjmij Chrystusa, patrz na niego, ucz się od niego. On jest Najmądrzejszym człowiekiem, jaki żył na tej i chodził po tej planecie. I to jest, myślę, niech to będzie dla nas takie ważne do przemyślenia. Co było dla niego istotne, na co zwracał uwagę, czym się zajmował, jak objawiała się w nim ta mądrość Boża. Niech to będzie tematem Twoich rozmyślań. A na dzisiaj to tyle. Jestem Szymon Wygnański, to były Cienie Przyszłości, i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!